Grabieże zboża oraz blokada portów na Morzu Czarnym to celowe działanie Rosji mające na celu wywołanie kryzysu żywnościowego na świecie. Ukraina potrzebuje w tym zakresie pilnej pomocy. Wsparcie już zadeklarowała Polska. Ukraina jako spichlerz Europy jest jednym z głównych producentów żywności. Ukraina dostarczała ogromne ilości produktów rolnych, przede wszystkim zbóż oraz olejów roślinnych, ale nie tylko, na rynek światowy, głównie rynek afrykański. Obecnie wykonywanie prac w polu na Ukrainie jest utrudnione. Rosjanie na potęgę kradną ukraińskie zboże i ciężarówkami wywożą je na swoje terytorium, skąd zdaniem ukraińskiego wywiadu są transportowane na Bliski Wschód. Sytuację utrudnia także blokada portów na Morzu Czarnym. Na Ukrainie utknęło blisko 25 milionów ton zboża. Nie funkcjonuje m.in. port morski w Odessie. Po raz pierwszy od dziesięcioleci w Odessie nie ma zwykłego ruchu floty handlowej, nie ma zwykłej pracy w portach. Nie zdarzyło się to w Odessie od II wojny światowej. Zwykłe życie związane z morzem blokuje Rosja. Cios nie tylko dla Ukrainy. To cios także dla krajów, które importowały żywność z Ukrainy. Eksperci z ONZ oceniają, że konsekwencje trwającej wojny mogą być tragiczne. Kryzys głodu czeka kraje afrykańskie. Wpływ wojny na Ukrainie pokrywa się z kryzysem, który już rozwija się w niektórych krajach afrykańskich. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie jest zagrożone, jednak skutki obecnej sytuacji na Ukrainie mogą być odczuwalne także w naszym kraju, zwraca uwagę ekonomista dr Bogdan Piątkowski. Problemem, który może być Polski, to jest prawdopodobny, co nieoczekiwany, wzrost cen żywności, w tym zbóż, wynikające z tego, że podaż produktu tego w skali globalnej zostanie zmniejszona. Polska zapowiedziała pomoc i będzie eksportować żywność z Ukrainy. Jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie w eksporcie zboża. Chodzi o udrażnianie szlaków komunikacyjnych, chociaż oczywiście nie zastąpimy w pełni portów Morza Czarnego. Blisko 20 milionów ton zboża musi wyjechać z Ukrainy w ciągu 3 miesięcy. Obecnie na granicy polsko-ukraińskiej czas oczekiwania na przejazd wagonów wynosi od 16 do 30 dni. Dlatego potrzebne są alternatywne szlaki logistyczne. Jeśli nie da uruchomić dodatkowych kanałów transportowych, to mogą być poważne problemy na rynku światowym, grożące nawet niebezpieczeństwem głodu. Decyzję w tej sprawie podjęto na szczeblu Unii Europejskiej. Kraje unijne mają udostępnić dodatkowe kolejowe tabory towarowe, statki i ciężarówki. Ponadto żywność z Ukrainy ma być składowana w europejskich magazynach.